Moja zawodowa przygoda zaczęła się od chęci rozwoju i poznawania nowych ludzi. To właśnie od nich czerpię inspirację. Pierwszym krokiem był licencjat z psychologii w biznesie. Nie byłam już wtedy w wieku studenckim, ale chciałam poszerzać horyzonty. Pracowałam już jako linowiec. Szukałam kierunku, który przyda się do pracy z ludźmi. Nie tylko na obecnym stanowisku. To był strzał w dziesiątkę. Później poszłam za ciosem i zaczęłam studia magisterskie na zarządzaniu. Studiowanie dało mi możliwość rozwoju pasji do sportu. Szczególnie zafascynowała mnie wspinaczka. Dzięki niej odrywam się od codzienności i poznaję świetnych ludzi. Są oni szczególnie ważni w sporcie, w którym podstawą jest zaufanie do partnera. Studiowanie spodobało mi się tak bardzo, że nie mogłam rozstać się z uczelnią i zostałam wykładowcą. Teraz prowadzę zajęcia na kierunkach studiów podyplomowych związanych z lean management i zarządzaniem. Uwielbiam mówić i fajnie, że inni chcą mnie słuchać. Jako praktyk nastawiam się też na wymianę doświadczeń, dzięki temu mogę uczyć się od innych. Pasja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem skierowała mnie na drogę bycia szkoleniowcem. 2 lata temu powstał blog Baba na linie, a bycie babą otworzyło mi drzwi, do jakich nawet nie myślałam, że zapukam. Jako baba na linie pokazuję kobiecą perspektywę branżowych tematów. Zawsze trochę drażniło mnie, że w tej branży nie widać kobiet tak wyraźnie jak mężczyzn, a przecież one są i mają wiele do powiedzenia. Razem z koleżanką z Wrocławia założyłyśmy inicjatywę Lady Lean Network, która tworzy przestrzeń promującą kobiety związane z lean i zarządzaniem. Wciąż szukamy nowych możliwości do wspólnych działań i ciężko nas będzie zatrzymać. Będąc w tej roli, zawsze też podkreślam, że jestem ze Szczecina. Określam siebie jako lokalną patriotkę i staram się promować to piękne miasto. Niestety większość wydarzeń lean omija nasz region. Marzę o tym, aby to zmienić i ściągnąć tą energię do Szczecina. Nie mogę się doczekać tego, co jeszcze przede mną. Mam na imię Magda i jestem absolwentką WSB w Szczecinie, która teraz jest Uniwersytetem WSB Merito.